Cześć, zapraszam na 7 wspaniałych pytań. W gimnazjum wygrałeś konkurs recytatorski. Mógłbyś przedstawić fragment tego wiersza, który zapewni ci sukces? Niestety nie mogę podać tego wiersza. Po prostu to była taka historia, że poprosiłem kolegę, żeby mi napisał wiersz i niestety dla niego ja zająłem 3. miejsce, a on nie. Podobno twój syn Tadzik ma specjalnego nauczyciela do eksponowania czajniczka. Tak, wujek Hubert Kornecki zajmuje się tym zadaniem. Czy mógłbyś na sucho zaprezentować, jak pływasz na windsurfingu? Myślę, że jest to teraz nie do zrobienia. Co lubisz robić najbardziej od rana do nocy, gdy żona z dzieckiem wyjeżdżają? Ogólnie to odpoczywam, siedzę w fotelu i oglądam telewizję albo gram na konsoli. Co wydarzyło się na plaży w Barcelonie, że musiała interweniować policja? Tak naprawdę nic się nie wydarzyło, po prostu spędzałem tam ze znajomymi noc. Po prostu spaliśmy na plaży, rano po prostu nas obudzono i poproszono, abyśmy opuścili plażę. Jak wyglądały ćwiczenia gimnastyczne z Banderasem? Nie kojarzę teraz Banderas. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Lubimy, jak piłkarze ręcznie zaśpiewają. Ty podobno dobrze sobie radzisz. Jesteśmy na wczasach. Zaśpiewasz? Jesteśmy na wczasach w tych góralskich klasach. Dziękuję.